Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i profesjonalnie zajmuję się szermierką samurajską, zarówno tą sportową, którą dzisiaj będziemy prezentowali, ona się nazywa Chambara, jak i tą tradycyjną, która nazywa się Battodo. Dzisiaj techniki będzie ze mną demonstrował Michał Polak, wieloletni adept Chambary i medalista Mistrzostw Świata między innymi. No więc, zajmiemy się dzisiaj Nito, czyli parą mieczy, długim i krótkim. I Nitoryu jest to taka osławiona konkurencja przez mitycznego Miyamoto Musashi, ale jest to konkurencja, która ma swoje korzenie również w zachodniej szermierce. Czasem tak było, że się używało lewaka, stąd nazwa lewak właśnie od broni trzymanej w lewej ręce, ok, i nie każdy używał puklerza czy innej tam tarczy do odbijania ciosów. Niektórzy woleli mieć coś, co w razie czego bardziej nadaje się do cięcia bądź pchnięcia. Ok, więc cóż, ja się wywodzę z szermierki samurajskiej, więc dla mnie to jest katana i wakizashi, dla kogoś innego może być, nie wiem, rapier, lewak, whatever. Tak. Czy inaczej, jest to konkurencja, w której chyba jest największa ilość różnych rodzajów technik. Wiąże się to z tym, że ja mogę bronić się długim mieczem i kontrować krótkim. Preferowane bronię się krótkim i kontruję długim. Mam wszystkie cięcia i pchnięcia teoretycznie, które mogę w ogóle wykonać zarówno lewą, jak i prawą ręką, plus kombinacje symultaniczne tych technik razem sprzężone z blokami. Są bloki oburęczne i jakieś tam kontry, prawda, tutaj wykorzystujące ślizg broni po sobie i wiele, wiele innych rzeczy. Konwencjonalny sposób użycia tej broni jednakże jest taki, że w słabszej ręce trzymam krótki miecz, w mocniejszej długi. Nastawiam się na to, że tą ręką będę blokował, a tą będę kontrował. Okay? Czyli długim mieczem będę w większości wypadków zadawał obrażenia, natomiast lewy miecz w większości wypadków będzie mi służył do obrony. Okay? No i tak w wielkim skrócie, zasady walki są zbliżone w tej broni, ponieważ pole trafienia to jest całe ciało, od stopy po czubek głowy, trafienia w dłoń, przedramię, ramię, pchnięcia, cięcia, wszystko powinno się liczyć na punkt. Jeśli tylko ma odpowiednią dynamikę, jeśli trafienie nie jest skierowane w odzież, nie trafiło obok lub nie trafiło na styk, musi mieć trafienie odpowiednią penetrację, żeby się jakby nadawało do tego, żeby przyznać za nie punkt, żeby było to pewne trafienie, inaczej yoshi, władza. Teraz ja kilka rzeczy pokażę, broń z Michałem. Kłaniamy się w ten sposób. Okay. To są na przykład takie podstawowe pozycje w walce mieczem, w walce dwoma mieczami, ok? A, i one już sugerują, że jeden miecz będzie używany na przykład tutaj do obrony, a drugi do kontry. Relatywnie na odwrót ustawienie to tylko różni się tym, że jak miecz jest na dole, to raczej będę ciął od pasa w dół. Jak jest u góry, to przeciwnie. Ok, jeśli miecz jest tak, będę raczej próbował zablokować jakoś tu i ślizgiem skontrować. Czyli liczę na stabilny blok, na jego pojedynczy atak i potem na kontrę. Ok. I teraz jest tak. Jeśli w tej konkurencji bardzo często jest w ten sposób, że jest tak, ja tnę, ty blokujesz, ty tniesz krótkim mieczem, no, o, to się bardzo często zdarza, albo ja tnę, zablokuj tu, ty tniesz, ja blokuję tu, to trochę się ześliźnie,
mnie trafi, chwilę później chyba ponawiam i trafiam mocno. No w związku z tym jest mnóstwo chaosu i to, czego się dąży, jeśli chodzi i czego się szuka, jak się jest sędzią w ocenie tego typu rzeczy. Szuka się trafienia, które jest czytelne, które jest w odpowiednim dystansie. Okay? Teoretycznie, okay, tutaj jeśli jest jakaś wymiana, to raz, dwa, trzy, cztery, to powinni zauważyć to moje trafienie, ale jak chwilę później Michał mnie przetnie w nogę, jest w rękę, jest w kółko dużo hałasu związanego z tym, że bronie obijają się o siebie i jeszcze dodatkowo my możemy zawsze robić okrzyki, nie? Bo w końcu to tradycja wschodnia, to spójrzcie jak to wygląda. I kto ma dostać punkt? No, tym razem raczej Michał, ok, ale sami rozumiecie jaki jest tu hałas. Cały trik polega tutaj na tym, że no atakuj czymś. Ja szukam miejsca, gdzie nie ma jego broni. Okay? I teraz jest raczej to wyraźne, że ja zadałem cięcie. Też szukam takiego momentu, że jak on atakuje, no, boom, powiedzmy jest tak, no idź mocno do przodu, hop. To ja nie próbuję z takiej odległości zadać cięcia, tylko robię to tak, żeby było je widać. Hop. No, jeszcze raz. I poprawiam. Jeśli trafiam raz, to próbuję trafić drugi raz, na wszelki wypadek. Biorąc pod uwagę właśnie to, jak trudno sędziuje się nitorbiu. Okej, okay. Tu chwilę poważnie, tak na luzie. Prawda? Widzieliście? Ja coś tam zauważyłem, że pewnie nogi nie cofnie i tutaj. Okej, okay. To było równoczesne trafienie. Raczej Michała. Ale tu noga, a jego trafienie w rękę było za lekkie. No i tak wystarczy. Tego typu rzeczy jest mnóstwo w tej konkurencji. Teraz tak, o ile każdemu ją polecam, to polecam też się za bardzo nie przejmować, nie frustrować. Bo jak jest dużo chaosu, to jeśli wy jakby nie znajdziecie takiego dystansu, nie? W którym trafienie jest czytelne, bo ja trafiam tu ostatnią jedną trzecią miecza. I takiego momentu, że nie jest tak, że bam i on chwilę później mnie przetnie, no to werdykt jest w rękach sędziów. Jedyne co możecie robić, to co zawsze robi zawodnik, czyli starać się. Okay? I właśnie szukajcie takich momentów, żeby trafiać w ten sposób, a nie wpadać w siebie, iść do przodu. Ok, bo to właśnie prawdopodobnie tym różni się dobry mecz w nitoriu od tego słabego, że w jednym jest ciągle wymiana, niby ciągle się coś dzieje, ale po prostu jest brak wyczucia dystansu, brak wyczucia momentu i losowość tego, co się dzieje, przewyższa jakby technikę i też nie można się dziwić, że werdykt też będzie dość losowy, ok? To jest w zasadzie tyle. Tutaj jeśli ja wypuszczę broń, no to zostaje mi jeszcze druga w ręku, więc nie zawsze najlepszą możliwą opcją wtedy jest ucieczka albo podnoszenie broni. Można czasem, na przykład jeśli wam wypadnie z lewej ręki wakizashi, to bardzo skutecznie sobie poradzić jedną ręką przeciwko przeciwnikowi z dwoma mieczami. Dlaczego? Dlatego, że to wymaga o wiele większej koordynacji niż to, jak ja używam dominującą kończyną broni, gdzie mam tą jedną broń do ataku i do obrony. Łatwiej to sobie w głowie poukładać, co mam robić po prostu. Ok, więc pamiętając o tym, po prostu niekoniecznie róbcie to, co byście robili, gdyby to było kodaci albo free. I każdemu polecam tą broń, bo tutaj jest bardzo dużo różnych technik, bardzo dużo różnych szkół. To jest w ogóle bardzo rozległy temat i chyba najciekawszy rodzaj szermierki, jaki jest w czambarze, jeśli chodzi o te podstawowe konkurencje.
No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.